Witajcie kochani, dostałam ostatnio od Was zapytanie, jak sprawdza się nasz ogródek w nadstawkach paletowych. No powiedzmy, że są to rabaty podwyższone, bo nie jest to taka standardowa wersja ogródka. Pytaliście, jak ta forma się sprawdza, czy te nadstawki paletowe dają radę, czy one są czymś zaimpregnowane, jak w nich wygląda uprawa, jak to wyglądało kosztowo. Także postanowiłam dla Was nakręcić na ten temat filmik. A więc tak, my nasze pierwsze 10 chyba nadstawek paletowych kupiliśmy za cenę 15 zł sztuka. Więc no ta kwota nie była taka niska, bo to było 150 zł za same nadstawki. Jak teraz zobaczycie, mamy tego naprawdę sporo. Tych nadstawek jest duża ilość. Ale już Wam opowiadam, jak wygląda nasza dalsza historia. Ta nadstawka paletowa, już Wam pokażę jej rozmiar. To jest 60 cm na 80 cm. I one są wysokie na centymetrów 20. Kupiliśmy pierwsze 10 nadstawek paletowych i podobnie jak to ma miejsce w tej sytuacji, wyścieliliśmy dno kartonami. Kartony oczywiście mają wszystkie rodzaje folii, jakieś taśm klejące, wszystko pozdejmowane. Nie ma na nich kolorowych nadruków, więc po prostu to jest zwykły szary papier, szara tektura. Później na dno takiej nadstawki paletowej dawaliśmy nasz kompost nieprzesiany, dawaliśmy słomę gałęzi, a resztę uzupełnialiśmy kompostem. Te akurat nadstawki, one są nowe, tak samo te, dołączyły one do nas w tym roku i te nadstawki są uzupełnione tylko i wyłącznie kompostem. Kompost pozyskaliśmy z naszej tutaj lokalnej kompostowni w bardzo fajnej cenie, wzięliśmy tego 4 tony. Uzupełniliśmy sobie wszystkie rabaty podwyższone, właśnie te z poziomkami. Uzupełniliśmy sobie te nowe skrzynie, które nie kupowaliśmy, tylko akurat na jednym z serwisów aukcyjnych pan miał do oddania. Więc za ptasie mleczko zdobyliśmy 14 takich nadstawek. Pozostałe również były zdobyczne, ale jeździliśmy praktycznie po całym Śląsku, po części Małopolski i kiedy pojawiało się takie ogłoszenie, że ktoś ma coś do oddania albo do sprzedaży w śmiesznej cenie, staraliśmy się takie nadstawki zorganizować i dowieźć do nas do domu. Tych nadstawek w chwili obecnej mamy 54. Mamy również zrobione takie ala rabaty podwyższone z poziomkami. Wyobraźcie sobie, że to jest stelaż ze starej piaskownicy. Tego stelażu było na tyle, że zbudowaliśmy dwie takie duże grządki. One naprawdę są duże, bo one są 1,5 m na 1,5 m. Więc ich wielkość jest dość duża, ale dostęp jest w żaden sposób nieutrudniony. Natomiast wracając do naszych rabat podwyższonych. Pierwsze, co zaczęliśmy hodować w takich rabatach podwyższonych, to była właśnie cebula siedmiolatka, szczypiorek. Później pojawiły się truskawki. Zaczęliśmy wysiewać marchewkę, pietruszkę, seler, ogórki, gdzie generalnie pietruszka, marchewka były tylko roślinami, które wytwarzały korzeń. Jeszcze był buraczek, czyli one musiały mieć bardzo żyzną i bardzo luźną tą ziemię, żeby bez problemu przedostać się przez tą warstwę, która jest w skrzyni. Uczciwie Wam powiem, że my ten ogród, właśnie 4 lata temu zakupiliśmy pierwsze palety. One może wyglądają, że są nieimpregnowane, ale są impregnowane z racji, że stawiamy w dużym stopniu na ekologię. Całe te palety zostały napuszczone naturalnym woskiem. Wosk, który używaliśmy, był właśnie ekologiczny, nadaje się on również do impregnowania na przykład wędzarni, z tego co tam pisało. Teraz będziemy mieć oczywiście hałas, bo jedzie ciężarówka. Powiem Wam, że jak nie kręciłam filmiku, to ta ciężarówka nie jeździła. Natomiast w chwili obecnej ledwo zaczęłam kręcić i mamy ciężarówkę. Poczekamy chwilę, aż się trochę uspokoi. Więc tak, zaimpregnowaliśmy sobie te skrzynie z zewnątrz i wewnątrz. Uzupełniliśmy je właśnie
nieprzesianym kompostem, słomą, gałęziami i kompostem. Używaliśmy na początku również ziemi ogrodowej ze względu na to, żeby ograniczyć koszta, jakie generuje powstawanie takiego ogrodu. W tych skrzyniach do zeszłego sezonu sialiśmy i sadziliśmy już dosłownie wszystko. Ale brakowało nam czegoś, po czym będą mogły wspinać się ogórki. Z racji, że chcieliśmy, żeby nasz ogród był naturalny, żeby był też po jak najniższym koszcie urządzony, zdemontowałam stare ogrodzenie i zostaje jeszcze nawet widać tutaj miejsce po zawiasach, to jest po starej siatce, będziemy musieli to wyczyścić, zanim założymy nową. Zdemontowaliśmy stare ogrodzenie, które było właśnie na takich kotwach, które wbija się do ziemi 75-centymetrowych i ustawiliśmy taki szwadron. Do tego szwadronu właśnie do dołu przykładamy siatkę, którą obijamy takerem i po tym pną się nasze ogórki, kukamelony, ogórki meksykańskie. W zeszłym roku mieliśmy bardzo dużo fasoli tycznej, fasoli szparagowej i powiem Wam, że zdaje to idealnie relację. Oczywiście one też są impregnowane, też są natarte woskiem, więc ja do chwili obecnej, jeśli powiem Wam uczciwie o tych nadstawkach, jesteśmy przy tych najstarszych. Jak widzicie, to drewno nie pracuje, ono jest naprawdę fajne. Ziemia jest z góry tylko powierzchniowo sucha, wewnątrz jest, jak widać, mokra, więc będziemy już w ten weekend na pewno coś wysiewać do tych grządek. Będę musiała trochę tą górę poruszyć, bo ona po ostatnim deszczu zrobiła się taka bardziej zbita, ale naprawdę fajnej jakości jest ten kompost. Jest to kompost oczywiście dopuszczony do upraw roślin i warzyw, do rolnictwa. Posiada odpowiednie certyfikaty, także nie mamy obaw sadzić i siać w nim warzyw, które będziemy spożywać. Jeśli chodzi o użytkowanie tych rabat podwyższonych, no jest to na pewno tańsze rozwiązanie. Nie każdemu wizualnie ono może odpowiadać. Ja rozumiem, że każdy z nas stara się, żeby ten ogród był ładny. Dla nas ogród ma być praktyczny i powodować, że ilość plonów, które z tego ogrodu zbierzemy, będzie wystarczała na to, aby nasza rodzina swobodnie mogła ze wszystkich warzyw, owoców korzystać. Z owocami jeszcze troszkę raczkujemy, z racji, że nasze drzewka, które posadziliśmy nawet parę lat temu, dopiero zaczęły owocować, więc te plony nie są tak obfite, jak być powinny, żeby naszą rodzinę wyżywić, ale jeśli chodzi o warzywa, jesteśmy w 100% usatysfakcjonowani. My sadzimy właśnie w tych rabatach również cukinie, kabaczki, były arbuzy, były melony, mamy poziomki, truskawki, dosłownie każde warzywo łącznie z salsefią, z korzonerą sadziliśmy wszystko. Nie sadzimy w tym oczywiście karczochów, imbiru, kurkumy. Wolimy to posadzić w innych miejscach, karczoch ze względu na swoje gabaryty, wolimy posadzić w innym miejscu, imbir, kurkuma do foliaka ze względu na to, że uwielbia ciepło, a my mieszkamy i mamy ogród w takim miejscu, gdzie jednak wiatr dość intensywnie operuje, więc staramy się tym warzywom zapewnić też optymalne warunki, jeżeli chodzi o ciepło, o umiarkowane natężenie wiatru i żeby te warzywa po prostu mogły sobie swobodnie dojrzewać, owocować, zawiązywać kwiaty. Co robimy jeszcze ciekawego? Ja nie zmyłam co prawda napisów z tych skrzyń. Nie szkodzi mi to osobiście, nie przeszkadza. Jeżeli kiedyś będę planowała cały jakiś obszerny warzywniak, chciała go przebudować i faktycznie fundusze będą spore, będę wtedy na pewno kupowała deski odpowiedniej z biała. Mieliśmy kiedyś też rabatę podwyższoną, ale z blachy ocynkowanej. Nie zdało to relacji. Pozbyliśmy się tej rabaty. Już Wam mówię, z jakiego względu. Blacha była w kolorze antracytu, więc taki ciemny szary i przez to, że ta blacha nie dość, że była ciemna i po prostu sam fakt tego, że to była, że to był metal, bardzo mocno się nagrzewała, warzywa się w niej przegrzewały, ziemia bardzo mocno przesychała. Także metalowe grządki u nas nie zdały żadnej relacji. Jeśli chodzi o wygodę, nasze przejścia mają około 60 cm szerokości, niektóre 80 cm. Między nimi w chwili obecnej zaczynają rosnąć tulipany, krokusy, hiacynty. Wszystko się tam dzieje. Natomiast już Wam opowiadam, co jeszcze ciekawego. Do tej rabaty bardzo fajnie się dochodzi.
z tego względu, że jest ona nieduża, możemy bez problemu z każdej strony sięgnąć i ją wypielić. Pielenie jest też prostsze, bo ja sobie po prostu siadam na jakimś krzesełku albo na wiaderku i zaczynam pielić te rabaty. Dostęp dla dzieci też wygodniejszy. Ja akurat choruję, mam problemy z kręgosłupem, więc dla mnie tego typu rabata jest wygodniejsza. Nie ma dróżek, które muszę pielić, jeżeli mi się tutaj znowu nasieje trawa. Albo rozcielam agro tkaninę po tym, jak kwiaty przestaną kwitnąć, albo po prostu biorę kosiarkę i przejeżdżam sobie kosiarką przy skrzyniach pod kaszarką i dla mnie to żaden problem, że akurat mam trawiaste przejścia, nie są one wyściółkowane. Myślałam nad ściółkowaniem z rębkami korą, zrezygnowałam z tego względu, że mamy tu dużo kwiatów, więc na razie powstrzymaliśmy się przed realizacją tego pomysłu. Bardzo fajnym rozwiązaniem są te nadstawki paletowe, pomimo że one nie są te największe, bo mamy jeszcze nadstawki w rozmiarze 90 cm na 120 cm. Pewnie byłyby lepsze, ale nam nie zależało na wielkości, tylko na tym, żeby ten ogród był dla nas symetryczny, dostępny, żeby nasze dzieci też mogły sobie hodować u nas warzywa, z tego względu, że oni mają swoje grządki. I żeby on się po prostu sprawdzał, miała to być wygoda dla nas. Tak jak podkreślałam, nie miał to być jakiś walor estetyczny, to po prostu miało spełniać swoją funkcję. Po tych 4 latach użytkowania osobiście jestem zachwycona. Na pewno nie wrócę do tradycyjnych grządek. Uważam, że to jest na pewno tanie rozwiązanie, jeżeli człowiek ma czas, chęci i chce tego poszukać, tych nadstawek, gdzieś podjechać, faktycznie załatwić, to tego typu rabaty są bardzo wygodne. Można to zrobić naprawdę po kosztach i nie trzeba w żaden sposób robić większych inwestycji, aby taki ogród u siebie założyć. Ja Wam pokażę jeszcze naszą drugą nadstawkę. Ona też właśnie, znaczy nadstawkę, właśnie tą rabatę podwyższoną. Ja ją zrobiłam właśnie z tej drugiej części starej piaskownicy, a tam jest zrobiona rabata ze starego obicia bramki, właśnie z tamtego ogrodzenia. Do tego obicia podbiliśmy po prostu wszystko, widzicie, kantówką i na tej kantówce to stoi, a boki są obite starym rollerborderem, którego już nie używaliśmy, więc u nas to będzie rabata na zioła typu kolendra, bazylia, majeranek, czyli raczej te jednoroczne. Jeżeli chodzi o tą rabatę z starej piaskownicy, ona jest pomalowana, ponieważ piaskownica była w tym kolorze. Sprawdza się również świetnie, jak widzicie wszystko jest wykompostowane, także czekamy na sezon. Jeżeli chcecie znać moją opinię, ja gorąco polecam. Jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z ogródkiem, to dla mnie takie rozwiązanie w nadstawce paletowej jest naprawdę wygodne i tanie. Tylko tak jak mówiłam, trzeba gdzieś się tam tym głębiej zainteresować i spróbować dostać te nadstawki albo w najniższej cenie, bo najniższa cena, jaką znalazłam na Eliksie, to jest 25 zł. No więc przy naszej ilości, no liczmy 60 palet, no byłby to kosmiczny koszt. Natomiast jeśli macie troszkę chęci i sprytu, myślę, że bez problemu dacie radę. Ciekawa jestem, z czego u Was są zrobione rabaty podwyższone. Czy to są deski kompozytowe, deski tarasowe, może macie te metalowe rabaty, albo też macie w nadstawkach paletowych z jakiegoś starego drewna zbudowane. Bardzo chętnie poczytam, bardzo chętnie zobaczę Wasze rabaty. Piszcie, chwalcie się, wymieniajmy się swoimi spostrzeżeniami. Jedna z pań ostatnio, widząc moje rabaty, poleciła mi bardzo dobry impregnat. Planuję sobie go zakupić i testowo 10 rabat przemaluję tym impregnatem. Może docelowo wszystkie. Zobaczę, jak to będzie mi szło, jeżeli chodzi o czas, bo praca też nie na wszystko nam pozwala, żebyśmy robili tyle, ile chcemy. Więc zachęcam Was, kochani, do zakładania ogródków. Czasem nawet 4 nadstawki paletowe z poziomkami, z truskawką, cebulką, szczypiorkiem potrafią naprawdę sprawić olbrzymią radość. No ja osobiście bardzo polecam, bardzo rekomenduję. No i cóż, życzę Wam udanych plonów, udanego
wieczorku. Ja się biorę dalej za pikowanie. Przepikowałam już szałwię muszkatałową, przepikowałam już gazanie i goździki. Na jutro zostają mi kolejne kwiaty. Także, kochani, zachęcam Was do komentowania, do subskrybowania. Wciśnijcie sobie dzwoneczek, żeby być na bieżąco i gorąco Was pozdrawiam ze swojego budżetowego ogródka. Całusy, pa pa!